Cześć, witajcie w trzeciej części Dying Light. Słuchajcie, ostatnio mi się zmarło, przemieńce mnie rozwaliły. Mamy dostać się do wieży. Jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Chyba tak mi się wydaje, nic tutaj nie ma. To jest jakiś dom? Nie wiem. Co tam jest na dole? Zobaczmy. Nic tutaj nie ma. To już zrobowałem, dobra. Musimy dostać się do wieży, 220 metrów. Spróbujmy się tam dostać. Muszę więcej używać kłutego zmysłu. Opuszczasz bezpieczną strefę, dobra. Części metalowe. Alkohol, dobrze, mamy jedną apteczkę. Chyba zrobić już. Dobra, jak ja mam stąd wyjść? Ktoś mi powie. Tutaj. Kurwa, nie chciałbym spaść stąd. A tu chyba nie ma innego wyjścia. Chyba, że na dole jest. Nie ma żadnego wyjścia tutaj. A, tu jest jeszcze jedno. Piętro w dół. Tego nie można otworzyć. Tych drzwi też, czyli tam górą trzeba wyjść. A, tu jest. Są te przemieńce tutaj gdzieś? Nie widzę ich. Dobra, idźmy. Dobra, nic nie widzę. Tam jest. Nie chcę w nocy grać, bo nic nie widać, ale kurczę, jest podwójny exp. Za grę w nocy. Także można szybko podfarmić postać. No jest jeden. Tam jest drugi. Szajs. Już trzech jest. Fuck. Normalnie po murach zapieprzają. Kurwa. Shit! Kurwa, tu następny. Udało się, ale fuks. Gdzie jest wejście? 148 punktów zdobyłem.
tu jest. Rozgrywka nocą. Punkty siły i zwinność są podwajane w nocy. Za ucieczkę przed pościgiem w nocy dostajesz dodatkowe punkty zwinności. Im dłużej przetrwasz w nocy poza bezpieczną strefą, tym więcej punktów przetrwania otrzymasz. Co mówi zombie do swojej zarażonej żony? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. No zgadnij! Nic nie ma. Że ma parszywy temperament? Dotarłem do wieży w jednym kawałku. Teraz wiem, co czuł Brecken po całonocnym bieganiu. To nie są przelewki. Muszę mu powiedzieć, że nie udało mi się wrócić z Antyzyną. Czuję się okropnie, kłamiąc im wszystkim, ale GR ma rację. Są wyższe priorytety. Brecken, daj spokój. Potrzebujemy Antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie. Gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś. Ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż, ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi i Crane'owi minutkę, co? Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty... obadaj, ile nas by to kosztowało i... wracaj mi tu żywy. Wzrost poziomu przetrwania, zdobyto punkt umiejętności, którymi sklepy mają nowe towary. Przetrwanie, co to? Dobra, to mamy. To jest żywiołowe gwiazdki do rzucania. Naucz się wytwarzać gwiazdki do rzucania z trzema dodatkowymi efektami. Umiejętności targowania się u mnie. Na razie nie będę nic kupował, nie mam kasy. $200. To wezmę te gwiazdki. Nie mogę ich zrobić. Apteczki dwie mogę zrobić. Kup antyzynę od Raisa. Dobra, idźmy do kwatery mistrza, zobaczymy co. Hej, spokojnie! Nadal boli? W porządku. Czy to winda jest? Nie, no. Jest dobrze, wyluzuj! W spokoju. Czek! Nie jest dobrze, jeśli zaraz... Do góry. Brecken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Rais nie ukradł przypadkiem tajnego dokumentu GRE, zgłoszę się na ochotnika. Krótki nóż, dawaj. Gdybyśmy mieli więcej pułapek na mieście, łatwiej byłoby podróżować. Nie wiem, po co są te notki, kurczę, nie mam ich w ekwipunku. Ty jesteś Alfie? To ja. Elektryka, konserwacja budynku.
Dzięki mnie jakoś się to kręci. Miło, że wpadłeś. Miałem po ciebie dzwonić. W czym problem? Cóż, mam dwie wiadomości. Dobra jest taka, że przywróciłeś światło w całym kotle. To fakt. Zła, że przez to było zwarcie sieci koło estakady. Ciemno tam teraz jak w dupie. I ktoś musi włączyć z powrotem prąd, tak? Są dwie podstacje. Włącz obie, pstryk, pstryk. Kolejność nie ma znaczenia. Potem włącz główny bezpiecznik w głównej rozdzielni i będzie świecić jak choinka w święta. Chyba dam radę. Jasne, że dasz radę. Każdy biegacz by dał. Ale jest haczyk. Wyłączone światło utworzyło ciemną plamę dla przemieńców. Roi się od nich po zachodzie słońca. Więc skonstruowałem pułapkę. Jest na miejscu, gotowa do użycia. Jeśli zdołasz tam dojść i włączyć prąd po zmroku, możemy usmażyć sporo tych dziwolągów za jednym zamachem. Po zmroku? To nie będzie łatwe. Pewnie. Dlatego nikt się nie zgłosił do tej roboty. Ale myślę, że ty jesteś trochę od nich odważniejszy. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jestem pełen dobrych chęci. Kurczę, chcesz pomagać, co? Ale musisz być twardzielem, albo długo nie pożyjesz. Trudność średnia, nagrody 4500 expa i plan ostry elektryk. Dobra, to może później sobie zrobimy. Cichutko, one słyszą wszystko. Rain, czy mnie słyszysz? No. Jade, słyszę cię, coś nie tak? Nie, tylko... Posłuchaj, Crane, to co robisz wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale to był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię. Siedzę. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane, naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Pięćset metrów. Kurczę, że oni mnie zaciukają. Kurde, gdzie ja idę? Gdzie jest mój cel? A, ja idę w tamtą stronę, a zrzut jest przeciwny. 200 metrów. Kurde, zaryzykowałbym, ale nie wiem co. Nie doskoczę tam teraz. Może wyjdę na górę. Thank you.
Niedaleko, 80 metrów. Będzie bardzo blisko tego safe house'u. Są na dachu, spoko. Flary i coś tam było jeszcze. Zasobnik z ratunkowym zestawem do użytku terenowego. Flary, czyli apteczki, tak? Kurwa, teraz już nie zginę. Nie, to kurwa, ten przemieniec. Co on tu był? A, do kwatermistrza oddać zrzut. Stary, dzięki temu damy radę przeżyć co najmniej następnych kilka dni. Ogromne dzięki. Spoko. O, już ma jakiś pierdol dla mnie. Mogę jakoś pomóc? Mogę wytworzyć nowy przedmiot. Plan. Wytrych. Mam wytrych. Siedem. Wystarczy na razie. Przestań, dobrze? Shit! Co tak blisko, paziu? Fuck. Kurwa, normalnie po dachach skaczą. Nie ma szans przy nimi spieprzyć. Kurwa, tamten na dole, ale idzie w drugą stronę.
350 metrów. Spadek stąd, chcę przejść tutaj. Tam mnie przyskoczy, nie ma szans. Kurwa, nie chcę się ruszyć w pazie. Dobra, muszę iść. Tu nie wiem, czy przejdę, kurde. Tutaj też nie bardzo. Strefa. Załadujcie! Przyciąg jedzie pod góry. Jak tu wejść? Dwieście pięćdziesiąt dwa metry. Połowę drogi zrobiłem. Masakra. Okej, Rahim, jestem. Upewnij się, że cię widzą i wiedzą, kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia, mały. Powodzenia, ziom. Przyda ci się. Kurwa, tu jest jeden. Fuck, na moście. Nie strzelaj! Czego tu szukasz, matko jebco? Przyszedłem spotkać się z Raisem. Wysłał mnie Brecken. Brecken? Ten dupek z wieży? Dobra, czego on kurna chce? Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Dobra, przepuśćcie go. To może być nawet zabawne. Udało się. Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór.
Bardzo proste. Prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa czy twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi? Twoją lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karimem. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. No i upierdzielił kolesiowi rękę. Rozmawiałem z Raisem. Jade ma rację, to psychopata. To właśnie on wystawił do wiatru Gierę. A teraz muszę robić, co mi każe. Nie tylko dlatego, że mam taką misję, ale też dlatego, że ma ogromne zapasy antyzyny. Pieprzony wirus. Wysłuchaj poleceń Karima. Zwierzę. Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Crane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach. W Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capone. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieże antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. Skontaktuj się z nim z Gierę. Moglibyśmy się naprawdę blisko zaprzyjaźnić. Kurde, gdzie jest wyjście? Tam. Łóżko. O, spoko. Mogę się przyspać do rana. Spotkałem osobnika imieniem Karim. Jest chyba kimś na kształt majordomusa Raisa. A przynajmniej przydupasem numer jeden. Karim polecił mi naprawić dla Raisa kilka anten. Nie ma to jak być chłopcem na posyłki. O kurczę, jasno się robi. Która godzina? 7. 18 po 7. Mam iść gdzieś tam. Muszę się stąd jakoś wydostać. Po pierwsze primo. Kurwa, gdzie jest wyjście z tego gówna? Crane. Raportuj. Spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, że to Sulejman. To psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego watażkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie, wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą ma mi dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru.
Wzrost poziomu przetrwania. Zdobyto jeden punkt. Kurczę, ładnie mi to zapieprza. Już na piątym poziomie jest. Co to? Mistrz rzemiosła. Poprawia swoje umiejętności rzemieślnicze. Będziesz wytwarzać więcej przedmiotów z takiej samej ilości materiału. Spoko. Nie wiem, czy to działa, jak nie jest połączone, ale chyba działa. Dobra, słuchajcie, będę kończył ten odcinek. I zapraszam na następny. Dzięki, cześć, na razie.